Ojciec Święty Franciszek podjął decyzję o beatyfikacji rodziny Ulmów. Stolica Apostolska uznała męczeństwo tej bohaterskiej rodziny. W okupowanej przez Niemców Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Mimo zagrożenia wielu naszych rodaków podejmowało to ryzyko. Tymi, którzy w tych nieludzkich czasach zachowali ludzką twarz, byli m.in. państwo Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej na Podkarpaciu. Pod swój dach w czasie wojny przyjęli dwie żydowskie rodziny. Za ten gest miłości bliźniego zostali brutalnie zamordowani. Niemcy zabili Józefa i będącą w stanie błogosławionym Wiktorię oraz sześcioro ich dzieci. Zginęło również 8 ukrywanych Żydów. Opinia o męczeństwie, opinia o pięknym, szlachetnym, świętym życiu rodziny Ulmów była zawsze żywa. Nie tylko wśród najbliższych krewnych, ale wśród najpierw i przede wszystkim mieszkańców Markowej. Mówił postulator procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów ksiądz Witold Burda. Dziś ojciec święty Franciszek podjął decyzję o beatyfikacji rodziny Ulmów. Stolica Apostolska uznała męczeństwo tej bohaterskiej rodziny. Niedługo poznamy datę i miejsce beatyfikacji czcigodnych sług Bożych z Markowej. Przyjmując w duchu wdzięczności Panu Bogu dzisiejszą decyzję papieża o beatyfikacji sług Bożych z Markowej, polecamy modlitwie wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz diecezjan intencje dobrego przeżycia uroczystości beatyfikacyjnych oraz wielu i trwałych owoców wyniesienia do chwały ołtarzy rodziny Ulmów. Mówił metropolita przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal. Świadectwo rodziny Ulmów jest także aktualne w dzisiejszych czasach, podkreśla ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Niełatwe czasy dla ludzi, którzy chcą być uczciwi wbrew prądom, czy wbrew naciskom, czy wbrew prześladowaniom. Tych prześladowań nie brakowało nigdy i widzimy, że są ludzie zawsze, którzy ratują godność człowieka. Ten wielki heroizm rodziny Ulmów znany jest dziś na całym świecie. My o tego wszystkiego nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, ile osób przyjeżdża na grób rodziny Ulmów, aby prosić i aby dziękować. Niech rodzina Ulmów będzie wezwaniem do wszystkich ludzi dobrej woli, we wszystkich ludzi wierzących do tego, aby tej miłości w rodzinach, tej miłości między różnymi narodami, tej miłości było więcej. Mówił wiceprezes IPN-u dr Mateusz Szpytma. W Markowej powstało muzeum imienia rodziny Ulmów, które poświęcone jest wszystkim Polakom ratującym Żydów w czasie zagłady. Ta bohaterska rodzina została także upamiętniona w kaplicy pamięci w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. A w Dzień ich Męczeństwa, czyli 24 marca, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Stolica Apostolska uznała dziś także heroiczność cnót współzałożyciela Chrystusowców księdza Ignacego Posadzego oraz księdza Aleksandra Woźnego. Do ukończenia procesu kapłanów potrzebny jest jeszcze cud za ich wstawiennictwem.